Goczałkowice Zdrój, początek Wisły za zaporą. No wygląda tak, generalnie śmierdzi bardzo, no i taki ściek, dużo chodzenia, bo wody nie ma. No i tak skończę, bo zaraz wpadnę na te krzaki. Ale Wisła. Nagram to. Goczałkowice Zdrój. Początek. Śluza Dwory, pierwsza śluza na Wiśle. Wypływam. Się zbliżamy. No ciężko, ręce bolą, cały czas wiosłuję. No ale dam radę. Tyniec. Worek Szlachecki. Największa śluza na Wiśle. 3 minutki temu byłem na samej górze tam. Dwanaście metrów na dół.
No to dziękujemy. Miłego. Śluza Kościuszko, Kraków. Wszystkie śluzy bezpłatne. No i jak zawsze na śluzie super obsługa. Fajni ludzie. Za chwilę się napełni i wpływam. No, także prawie tak szybko jak ja. Ja już w śluzie Dąbie. Patrzcie się, jak się obniża. Rafał, dziękuję za browarki bezalkoholowe. I nie tylko. Pizza. Pozdrawiam. No to płynę do Niepołomic. Kaśka. Pozdrowienia. Sobie idziemy. Tu małżeństwo z Poznania. Jeszcze 700 metrów. I na przewóz płynie się w lewo w kanał żeglowy, nie Starorzeczem, tylko w lewo, zresztą są oznaczenia. No i tam jest bardzo mało wody, nie ma w ogóle wody właściwie za jazdem przewóz. No i nie da się niestety wpłynąć i trzeba przenosić kajak. Przenosi się z lewej strony, jest miejsce. No i trzeba mieć wózek, najlepiej wózek, kajak na wózek, pozapinać, bo jest trochę chodzenia, może i z pół kilometra ścieżką. Pan z obsługi śluzy otworzył bramkę, no i przepuścił mnie i małżeństwo z Poznania. Tam niestety jest dosyć ciężko się zwodować, bo jest wysoki bardzo wał. No nie wiem ile ma, ale może mieć 8 metrów. Stromo jest. Olgier cały ekwipunek przenosił, a później dopiero kajak pusty. A ja inaczej ściągłem kajak z wózka i go powoli sunąłem po tej skarpie do wody. I nic się nie stało. Po 4 dniach mam tak, że raczej nie będę płynął do Bałtyku. Nie wydaje mi się.
5 rano. Wisła w Niepołomicach. Zawałem jest Nowa Wieś. Tu jest który 113 kilometr. No w każdym razie to jest tutaj. Mniej więcej. Pozdrawiam mamusia. Dzień dobry. To znowu pan? Pan mnie chyba śledzi. Wiem, czemu płaciłeś tak dużo, bo ty wziąłeś ze śniadaniem. No. No, mówisz bez śniadania 180. A ja cały czas myślę, dlaczego. Niepołomicami skała kamienna. No to płynę. Odcinek Wisły koło Nowego Brzeska.
tutaj wpływa. Zaraz się obrócę. Tu widać, jak wpływa Dunajec. Słyszysz te dzwony? 7:00. A tu mamy jajeczka, boczusz. Popatrz, ile taki żureczek ma na śniadanie. Dzień dobry. No tak jest płytko, że trzeba iść po środku Wisły. Połaniec, elektrownia wodna, Enea. Niestety jest tu próg wodny i trzeba przenieść kajak prawą stroną. Chyba można było płynąć. A może nie. Aha, byłem też w knajpie Fregata zaznaczonej na mapie. Super sprawa. Zatrzymałem się, zostawiłem kajak na pomoście klubu kajakowego. Sam do mieszka. Kawałek do miasta. Co ja mam z sobą zrobić, no? No, co ja mam z tobą zrobić? O, kawałeczek przed Kazimierzem Dolnym jestem, a tu statek wycieczkowy utknął na mieliźnie. Chyba muszę pomóc. Nie
Może pomóc! Pomóc! Szarpie nas pan! No później! Jestem w marinie w Kazimierzu Dolnym i parkowanie tutaj 7 zł za dobę kajaczka, nie będę go wyciągał. Dobra, to ja się wypakuję tu. Albo może pan wyciągnąć na prawo. Powoli. 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 Aha, o to chodziło. Te drzwi pan... Chciałem się wsunąć tam. Nie, to niech pan sobie bokiem stanie najlepiej. No, to tutaj się chyba poślizgnę, jak będę wychodził. No tak. Może wie pan co, może zrobimy tak, że panu podsuniemy tam. Dobra, jestem nieogarnięty. Tak? Słońce robi swoje. Właśnie nie było słońca. Elektrownia Kozienice. Jest tu próg wodny i spróbuję go przepłynąć, ale można też przenieść prawą stroną przez groble. Pan mi pożyczył rower z domu, mieszkający przy Wiśle, i mówi: jeźdź pan 600 metrów, sklepik jest. Więc uratowany jestem, bo mi brak wody. To pa. No i dosięgła mnie burza.
Jadę na zakupy. Ta la 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 la. Tak skończyłem. Taka historia. I znajomy usłyszał o mnie gdzieś tam na grupie kajakowej i się skontaktował ze mną. Że jak będę przed Grudziącem, to on tu mieszka i chętnie mi dostarczy zaopatrzenie, jak coś potrzebuje. A poza tym jego żona świetnego tu. No i właśnie się spotykamy. Podobno jakieś gołąbki. Piotrek Piotrowski. Mój znajomy. Dobra, to płynę tam. Jest taki wiatr. Jest chyba z 60 na godzinę wiatr porwisty. W ogóle nie jestem w stanie płynąć.
No i to jest wędka. Dobry. Przepłynę sobie pod niej. Proszę? Z Gruczołkowic zdroje. No. 19 dni płynę. Z początku samego. No i nawzajem, ale to chyba pewne z taką wędką. A na wprost jest morze. A tu na prawo jest śluza do Gdańska. Jestem na Bałtyku. No trochę smutno. Koniec Wisły. Wypłynąłem 25 czerwca koło 11. Jest 11. Który to dzisiaj? Czwartek. W każdym razie to jest 19 dzień. No i trochę smutno, że już koniec. Wisła jest niesamowita. Przepłynąłem kilka rzek i trzeba powiedzieć, że jest to królowa rzek. Przecudowna. Widziałem, no nie wiem, bobry, jakieś łasice, tużofretki, jelenie, sareń, nie wiem ile, wilki, lisy, ryb. Rezerwaty przepiękne i wspaniałych ludzi poznałem. Tych, którzy mnie zapraszali na browarka, wręczali wodę, jedzenie. Pozdrawiam tych, którzy pożyczali mi rower, żebym sobie do sklepu podjechał. Pilnowali kajaka. Jaruś z Bielska-Białej, który motorówką sobie śmigał po Wiśle. Pozdrawiam. Pomógł mi, zalało mi salar, panel słoneczny i postanowił mi go przywieźć. Ponad 200 km z Bielska jechał, zrobił zakupy i wrócił do Bielska. Piotrek, który gdzieś tam mnie znalazł i czekał na mnie z zakupami, z gołąbkami od żony, zrobił biwak, rozłożył kocyk przy Wiśle. No mega historia. Dziękuję Piotrek. Fajna inicjatywa zrobienia tam punktu dla kajakarzy. Pozdrawiam, kurczę, pana z Warszawy, który dał mi izotoniki, jakieś ziele sportowe. Łosia, który, kumpla mojego, który pojechał też ponad 200 km po wygłodzonego pieska starego w błocie na brzegu Wisły, znalazłem go. Obecnie zwie się Wisława i ma swój domek u nas. Łosiu, mega sprawa. Chyba dlatego pieska płynąłem. No i tak wygląda Bałtyk. Tu mamy Wisłę. No, a tu niebo. Niestety pogoda czasem nie dopisywała. Pozdrawiam woprowców z Włocławka, którzy mi pomogli na zalewie. Niestety trafiłem na bardzo porwiste wiatry, wysoką falę do 2 metrów. Także pozdrawiam prezesa WOPR-u. No i cóż, pora wracać. Mega sprawa, polecam. 19 dni Wisłą. Około 1000 km.
śluza na Martwą Wisłę. Gdańska. A ja wracam do domu. No, Włocławek chyba mnie nie lubi z tą pogodą. Droga do Częstochowy. O ja. Wow. Motocyklem było jeszcze lepiej. No ładnie. Tylko piasku za dużo. Gdzie? Tu.
Da radę. No ja mam ciężki bardzo rower. Po 25 dniach wróciłem w to miejsce z Bałtyku rowerem. 19 dni kajakiem i powrót rowerem 5 dni, 5,5 dnia. Koniec wycieczki. Wisła.